Mam na imię Paweł. Przyjechałem z Polski, z Warszawy. Przyjechałem na 2 miesiące. No i mam nadzieję uleczyć moją przypadłość. Chodzi o zanik mięśni. No teraz mam problemy z chodzeniem, z utrzymaniem równowagi. No i człowiek jest taki trochę apatyczny, zaspały. No, mała chęć do życia. No i mam nadzieję, że tutaj wszystko wyleczę. Ile lat chorujesz? No mam 50 lat, a choruję tak gdzieś ze 30 lat już. Mhm. Około 30 lat. Dobrze. No to zobaczmy, jak ty chodzisz. Czujesz się zaslabiony, czy... No tak, ja długo śpię, jest człowiek cały czas jak gdyby zmęczony jest. Jest. Takie mało energii. Dzisiaj 5 grudzień 1915 roku. Paweł przybywa u nas już 2 miesiące, dzisiaj wyjeżdża i chcę powiedzieć, jakie wyniki z jego dwumiesięcznego turnusu wyszły. Po 2 miesiącach czuję się dużo lepiej. Taki bardziej jestem sprawny, że tak powiem. Ruchowo lepiej chodzę. No też mam mniejsze zaburzenia, bo miałem zaburzenia błędnika też. Nie chyboczę się tak. No i w ogóle chęć do życia i plany na przyszłość jest, już widzę, że kiedyś się wyzdrowię, myślę, w 100%. No do tej teraz też przyjechała żona na tydzień, też jest zadowolona bardzo i polecam zawsze takie zabiegi, które tutaj się stosuje. Trochę może czasami bolesne, ale ogólnie na początku było troszkę gorzej, teraz to już właściwie przyjemność sama. Teraz już chcesz tych zabiegów, nie? No teraz będzie mi brakowało. Tak? Będę próbował, w domu na pewno mamy saunę i jakieś tam takie lekkie zabiegi, ale tutaj trochę mi brakuje. Zresztą żona też mówi, że co ona będzie robiła w domu, bo już nie będzie tego z przyjemności całej. No. Powiedz, ja tak przyjechałam troszkę przypadkowo przy okazji i też jestem bardzo zadowolona. Odkryłam jakieś nowe możliwości. Bardzo szybko można poczuć poprawę. Chce się żyć. No super. Po prostu ciało się wzmacnia, młodnieje i... Tak, skóra jest taka jak noworodka. Efekty są bardzo szybkie, bardzo. Nie ma takich, ja nie znam takich zabiegów innych, które by tak po prostu działały dobrze i skutecznie. Także też bardzo polecam. I szybka. Mhm. No. Dobrze, może przejdziesz się, zobaczymy, jak ty dzisiaj skaczesz już. O, słuchaj, już nie poznasz, że ty... No, skakać jeszcze nie mogę, ale już super mi się chodzi i jest... No to już nie, można i nie zauważyć, że miał problem. No, tak, nawet troszeczkę. Ktoś idzie z boku, to może nawet nie zauważyć, że ja mam jakieś... A tak do tej pory, no to musiałem się trzymać, tutaj jakieś takie były zawsze
Problemy, żona musiała mi brać pod rękę, teraz ja ją biorę. O, to już duża poprawa. Jest takie zdanie, że kiedy naprawiamy tu stan zdrowia i w medycynie jest takie pojęcie, żeby wstrzymać chorobę. Jak ty myślisz, kiedy była wstrzymana ta choroba i w naszych warunkach jest możliwość jeszcze odwrócić te funkcje, które już były stracone. Kiedy ty myślisz, że wstrzymał i u nas tu? Znaczy, tak się zatrzymało, myślę, że już pierwsze efekty to były po tygodniu nawet, ale takie odczuwalne, widoczne, no to tak po miesiącu myślę. Po miesiącu ty zauważył, że już faktycznie jest wstrzymany i idzie powrót do tego poprzedniego stanu, tak? Drugi miesiąc no to już było takie polepszenie i właściwie no tylko takie utrwalenie jak gdyby tego, co już było po miesiącu. Mm-hmm. No teraz już coraz, myślę, że coraz lepiej będzie, bo jeżeli są efekty, no to jest nadzieja i jest... Chodzi o tam takie rzeczy, których może nie widać, ale... Ale jeżeli chodzi o te motoryczne rzeczy, no to już jest dobrze. No teraz stoisz, nie trzymajesz się, niczego, normalnie, tak? Blednik pracuje, tak? Znaczy tam jakieś może są jeszcze... Jeszcze jak dużo chodzisz, jak ktoś zmęczony, to wtedy coś, tak? No. Tak normalnie. Jak trochę więcej tam jakiś porobię, no to... Znaczy no nie wiem, bo teraz właśnie odpoczywam cały czas. Ale tak było, że pogarszało mi się zawsze, jak gdzieś tam coś robiłem, dużo koszenie czy coś. No wot w takim stanie jak ty teraz, ty chorujesz już wiele lat. Ile chorujesz lat? 30 lat. W takim stanie jak ty dzisiaj, kiedy siebie ty czuł? Ile lat wcześniej? No nie wiem, 6 może. Bo ja tak do tej pory to miałem takie małe objawy, ręce mnie bolały, ale potem jak już z chodzeniem miałem problemy, no to tak ostatnie 6 lat i wtedy zacząłem dopiero szukać czegoś. Spróbowało dużo takich różnych... Tak, bo ja kiedyś nie wiedziałem, co ja mam za choroby, jak ona się nazywa, ani co to jest, nie? Wysiałem to oczy, miałem problemy z oczami. No ale to takie były normalne rzeczy, no, których... Myślał, że to normalnie, tak? No, to... może się mama zapatrzyła, jakby... Tak. Mówisz, że czuł siebie 6 lat temu w takim stanie, jak teraz, tak? No tak. Tak. Przykładowo, tak? Tak, no bo tak było, że... No to super, gratuluję i życzę sobie bardzo dużo sukcesów, zdrowia, żeby naprawiały się sam siebie w domu. No i przyjeżdżaj, będziemy dalej odwracali. No. Będziesz 30 lat do tylu dadzimy, to uzdrowimy już do końca ciebie. No. 6 tylko początek. Dziękuję, mam nadzieję, że tak będzie na pewno. Znaczy pewny jestem, bo to już nie nadzieja. Jeżeli są takie efekty, to będą dalej. Za 2 miesiące 6 lat? Gdzie to jest? Naprawdę. Gdzie już nie będziemy załatwiać renty, tylko pomyślimy, żeby jeszcze pożyć. No tak. Także dziękujemy bardzo. No.